Uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 10 w Bielawie już po raz kolejny brali udział w ogólnopolskiej akcji Wszystkie kolory świata, organizowanej przez UNICEF Polska. Celem akcji jest wspieranie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. Finał bielawskiej akcji odbył się w środę 20 lutego w Teatrze Robotniczym. Laleczka UNICEF-u to bardzo szczytne przedsięwzięcie. Pieniążki zebrane podczas dzisiejszej aukcji, podczas dzisiejszej licytacji przeznaczane są na wsparcie dla dzieci potrzebujących. Najczęściej zakupowane są szczepionki do walki ze śmiertelnymi chorobami, które w cywilizowanej Europie są uleczalne i nawet często się już nie zdarzają. Natomiast w Afryce, w Azji, no niestety z uwagi na ubóstwo krajów, brak jest pieniędzy na medycynę dla dzieci. W związku z tym no, tego typu akcje jak dzisiejsza są bardzo potrzebne. Bardzo mnie cieszy też, że no, społeczność szkoły nr 10 już od wielu lat jest inicjatorem tego typu akcji. Przyznam osobiście też, że moje dzieci w tym aktywnie uczestniczą. Sam też licytuję, kupuję te laleczki i dzisiaj oczywiście również mam zamiar uczestniczyć w licytacji. Otwórzmy serca na słabszy świat, tak wiele łez ukrytych tam. Znik kreskę z duchu pod kupę szczęścia symbol, ty i ja. Serca na słabszy świat, tak wiele łez ukrytych tam. Znik kreskę z duchu pod kupę szczęścia symbol, ty i ja. Dzisiaj przeżywamy bardzo ważny dzień, ponieważ jest to finał projektu UNICEF Wszystkie kolory świata. Od listopada nasi uczniowie pracowali w tym projekcie, szyli laleczki, ale też poznawali warunki życia dzieci w najuboższych krajach świata. Ta akcja to jest akcja zbierania funduszy na szczepienia dla dzieci w Laosie, Kongo i w Indiach. Dzieci uszyły bardzo dużo laleczek, ponad prawie 200. Wspierali ich rodzice, mamy, babcie, dziadkowie i jest nam bardzo miło, że ta nasza akcja charytatywna, która polega na tym, żeby nieść pomoc, ale również kształtować własne charaktery, że ta akcja ma tak duży odzew w naszym społeczeństwie, wśród naszych rodziców, wśród naszych uczniów. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jako szkoła należymy do klubu szkół UNICEF już od 9 lat. I w ciągu tych 9 lat uczestniczyliśmy w projektach zarówno edukacyjnych, jak i pomocowych. Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas tym bardziej szczególne, ponieważ złożą nam wizytę, zapowiedzieli się przedstawiciele UNICEF w Polsce, dyrektor generalny UNICEF na Polskę, pan Marek Krupiński, wraz z ambasadorem dobrej woli UNICEF Łukaszem Nowickim. Dotarliśmy dzisiaj z prezesem, z Markiem Krupińskim, prezesem UNICEF Polska do Bielawy, w którym jestem pierwszy raz w życiu, nieopodal Dzierżoniowa, w którym jestem pierwszy raz w życiu. Przepiękne miejsce pod górami Sowimi. Wielka Sowa, 1015 metrów, jeżeli ktoś zdobywa koronę Gór Polskich, powinien tu przyjechać, musi tu przyjechać, ale nie po to, żeby chodzić po górach, tylko po to, żeby docenić młodych ludzi, którzy postanowili nie zajmować się tylko sobą, tylko zajmować się pomaganiem. Bo przecież istotą bycia szczęśliwym człowiekiem jest pomaganie innym. Te dzieciaki już to rozumieją. Uczą się tego, co jest podstawą istnienia, pomagania innym. Wkładają swój własny czas, swoją własną inicjatywę, swoją własną energię. Rezygnują z internetu, rezygnują z grania, po to, żeby zrobić i stworzyć coś, co pomoże dzieciakom na całym świecie. Po to tu jest UNICEF, po to, żeby dzielić się tym, co jest naszym dobrem. Żyjemy w wolnym kraju, mamy na chleb, mamy jak funkcjonować, jesteśmy w pięknym miejscu, a są dzieciaki na świecie, które nie mają wody, które nie mają zabawek, które nie mają rodziców, które mają zniszczone miasta, mieszkania, pokoje, wszystko ze względu na wojnę. I te dzieciaki to już rozumieją i starają się pomóc. Dzieciakom w Syrii, dzieciakom w Jemenie, dzieciakom w Sierra Leone i na całym świecie. Po to tu przyjechaliśmy, żeby docenić ich wkład i wysiłek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Nowicki, jestem ambasadorem dobrej woli UNICEF. Zapraszam do odwiedzenia Centrum Pomocy Humanitarnej UNICEF. To właśnie stąd,
z Kopenhagi wysyłana jest pomoc humanitarna wszystkim potrzebującym dzieciom na świecie. Zapraszam do środka. Centrum Pomocy Humanitarnej UNICEF to największe tego typu miejsce na świecie. UNICEF ma jeszcze dwa takie centra w Dubaju i w Panamie, ale to w Kopenhadze jest największe. Prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych. To tak jakby zbudować obok siebie trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Trudno sobie to wyobrazić. To jest tylko część, tam są jeszcze takie drzwi w prawo i tam jest kolejna wielka hala. Naprawdę robi wrażenie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj mam okazję być w Bielawie i dziękuję wszystkim tutaj przedstawicielom dyrekcji szkoły za zaproszenie, ale przede wszystkim za to, że mogę wziąć udział w tym wielkim finale tego wspaniałego programu edukacyjnego, jakim są Wszystkie Kolory Świata. To jest niezwykłe, że taki program edukacyjny, który, dzięki któremu dzieci poznają, młodzież poznaje, jaka jest sytuacja na świecie ich rówieśników, że nie wszędzie jest dobrze, wesoło, gdzie to, o czym mówił Łukasz Nowicki, nasz ambasador dobrej woli, gdzie dzieci nie mogą się uczyć, gdzie jest wojna, gdzie są konflikty, gdzie tracą rodziców, nie wiedzą, żyją bez jakiejkolwiek perspektywy, że te zebrane fundusze pozwolą na zbudowanie im lepszego troszeczkę życia. I za to jestem w imieniu UNICEF Polska im serdecznie wdzięczny i zobowiązany. 210 jest. 210. 200. A jedna. 20. 220. Po raz pierwszy. Mówiła przed chwilą co innego. 220. 220. Nie trudno, właśnie fantastycznie. 220 po raz pierwszy. Po raz drugi. I proszę Państwa, 220 po raz trzeci. Gratulujemy. Gratulujemy, rewelacja. Teraz uwaga, proszę Państwa. Tutaj jeszcze 220 zł. Właśnie zapytałem Marka, ile kosztuje zestaw szczepionek w Sierra Leone ratujący życie. 10 zł. Łatwo policzyć, ile dzieciaków w tej chwili zostanie uratowanych dzięki tej jednej licytacji, 220 zł. Zobaczcie, to jest niesamowity przyjemny. Jeszcze raz gratulacje. Gratuluj. Każdy, kto przyszedł do Teatru Robotniczego w Bielawie, mógł kupić dla siebie laleczkę, a jednocześnie uratować czyjeś życie.